Obecnie Urząd Marszałkowski ma swoją siedzibę aż w 9 lokalizacjach. Główna mieści się na Zamku Książąt Pomorskich, inne dzierżawione są od osób prywatnych. Zgodnie z planami już wkrótce rozpocznie się konsolidacja urzędu. Chcemy, żeby docelowo Urząd Marszałkowski mieścił się w jednej siedzibie, a nie tak jak jest w tej chwili, kiedy mamy 9 wynajmowanych miejsc, co oczywiście generuje koszty i nie niesie ze sobą żadnej szansy na to, żeby ta sytuacja się poprawiła. I tu zaczyna się problem. Zarząd województwa zastanawia się, w jaki sposób konsolidacja powinna przebiegać. Zwrócono się o pomoc do doradcy inwestycyjnego, który zaproponował najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania. Wskazał nam na właściwie kilka rozwiązań, z których dwa najbardziej korzystne zostały wybrane. Są to z jednej strony budowa nowej zupełnie siedziby od podstaw i ta nowa siedziba od podstaw miałaby powstać na terenie, na którym dziś znajdują się schrony do niedawna jeszcze będące w gestii wojewody zachodniopomorskiego. Ten teren jest komunalizowany i już Urząd Marszałkowski zwrócił się do prezydenta miasta Szczecina o przekazanie za symboliczną złotówkę tego terenu pod budowę Urzędu Marszałkowskiego. Istnieje również inna możliwa koncepcja konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego. To jest kupno gotowego już budynku od dewelopera, byłoby to kupno obiektu pod klucz i spośród kilku możliwych obiektów do pozyskania, jako najbardziej odpowiadający potrzebom Urzędu Marszałkowskiego wskazano obiekt w niedalekim sąsiedztwie Urzędu Celnego. Z informacji prasowych wynika jednak, że Urząd Marszałkowski prawdopodobnie skłoni się ku pierwszemu rozwiązaniu i nowa siedziba zostanie wybudowana od podstaw w okolicach budynku Komendy Wojewódzkiej Policji i nowo budowanej Filharmonii. Takie rozwiązanie skomentowali na konferencji prasowej politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Odnieśli się do analizy sporządzonej w sprawie konsolidacji urzędu. Jedna strona tego dokumentu kosztowała nas 12,5 tysiąca złotych. Zwracam uwagę na to, dokument liczy 28 stron, Urząd Marszałkowski zapłacił za to 350 tysięcy, a więc 12,5 tysiąca złotych za stronę tego dokumentu, w którym to są liczne tabelki, natomiast w tym dokumencie nie ma żadnych wniosków. Radni SLD bardziej skłaniają się do kupna gotowego biurowca niż budowania od podstaw. Jeżeli kupuje się dzisiaj coś, co już jest gotowe i namacalne, to jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż ogłaszanie przetargów, odwołania, różne proces inwestycyjny i tak dalej. A żeby była jasność, w naszej ocenie będzie to zdecydowanie droższe. Według wyliczeń polityków Lewicy nowy budynek gotowy będzie za około 5 lat. Do tego czasu dzierżawa dotychczasowych budynków, w których funkcjonuje urząd, kosztować będzie ponad 20 milionów złotych.